Naprawdę, przygotowanie filmu, szczególnie dużego filmu, to jest naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie. Dosyć skomplikowane. Film to jest z natury rzeczy taka międzynarodowa na ogół współpraca. No, na przykład trudno powiedzieć, że film hollywoodzki to są Amerykanie. Nie, bo tam są reżyserzy z całego świata. Teraz będę pracował z reżyserem, który pochodzi z Nowej Zelandii, a będę ten film robił we Włoszech. Czyli będą, ludzie są, zbierają się do każdego dużego i dobrego w założeniu filmu. Trzeba zebrać najlepszych specjalistów, nieważne z jakich oni pochodzą w kraju, tylko muszą się przed tym i swoim dorobku filmy czy dokonania, które pasują do konkretnego filmu. Reżyser opowiada scenografowi swoje sny, swoje marzenia, prawda? A teraz ja te marzenia muszę zamienić w realność, muszę zbudować dekoracje, które nie tylko zaspokoją jego wyobrażenie o filmie, jego marzenie o tym, jak ta scenografia ma wyglądać, ale też powinny jeszcze zadziwić go i dodać coś do jego tych marzeń. Ale to wszystko ja robię za dosyć duże pieniądze, bo tak się mówi często w Polsce, no tobie się dobrze udało, bo robisz duże filmy. Przecież im większy film, im większy budżet, to nie znaczy, że to jest łatwiej, wręcz odwrotnie, to jest trudniej, bo ja mam większy budżet do wydania, ja mam większą kontrolę ludzi, którzy te pieniądze dają. Oni bardzo patrzą na to, co za te pieniądze powstanie, czy to odpowiada właśnie pomysłom reżysera, czy reżyser akceptuje to, co ja zbuduję, a ja buduję to przez wiele miesięcy. I w trakcie, jak już to buduję, nikt nie ingeruje w to, co ja buduję. To jest taki moment, kiedy reżyser przekazuje mi swoje pomysły, ja robię projekty, on akceptuje te projekty, a mi te projekty zostają mozolnie wykonywane przez brygady rzemieślników o różnych, lepszych i gorszych, a za rezultat odpowiadam ja przed reżyserem, ale równocześnie odpowiadam za pieniądze, które w międzyczasie wydały. Każdy reżyser żyje, przynajmniej w momencie, kiedy przygotowuje się do filmu, swoim filmem, a forma ekspresji, jak on to potrafi opowiedzieć, jest bardzo różna. No właśnie, Andrzej Wajda potrafił narysować to pięknie. Prawda? Ja nigdy nie podważam pomysłów reżysera na początku, tylko o nich rozmawiamy. O nich rozmawiamy i się zastanawiamy, czy one są warte walki o nie, czy nie. I po pewnym czasie, w każdym filmie na początku są takie pomysły nie do zrealizowania, czy z powodów finansowych, czy z powodów pory roku, które akurat kręcimy, a pomysł dotyczy innej pory roku. Także jest wiele takich pomysłów, które później się urealniają. Ale faktem jest, że staram się w większości te pomysły akceptować i szukać rozwiązań, żeby je zrealizować. Muszę, mówiąc szczerze, w swojej głowie stworzyć kształt filmu, a później dopiero go, kształt scenografii do filmu, a później go dopiero przełożyć właśnie na rysunki, na szkice i na te dokładniejsze rysunki, które pan powiedział, i na wybudowanie. A dyrektorów na każdym, na przykład w tym ocenie, w każdym kraju mam kolejnego scenografa, który nadzoruje plany w poszczególnych krajach, no, ale rysunki powstają pod moim... Ja robię pierwsze rysunki, później te rysunki są robione w większej skali, później dochodzimy do detali, ja te detale oglądam, później te rysunki omawiam z kierownikami budowy, bo przecież oni też muszą wiedzieć, co ich czeka i proponują mi, z jakich materiałów to jest wykonywane i tak dalej. Później idę do stolarnic, do sztukatorni, bo idę, bo te detale też, które wyglądają inaczej na rysunku, nagle w przestrzeni stają się, nie wiem, coś, co wydawało się mniejsze w płaskim planie, na, jak nabiera trójwymiarowości, czasem może być za duże. To muszę to jeszcze zdążyć zmienić. Ten proces jest szalenie skomplikowany i ja go nadzoruję do ostatniej chwili, ponieważ później przecież to, co ja buduję, to nie może wyglądać tak, jak zbudowane czy odrestaurowane budynki tutaj, czy w każdym innym mieście. One muszą mieć swoją historię, muszą mieć patynę. Muszą być zniszczone, mieszkania muszą być zniszczone. I to jest najtrudniejsze teraz, żeby ta patyna właśnie nie była teatralna, nie była przesadzona. Jak tą patynę zrobić? Jak przekonać ludzi, że te mury mają Londynu zbudowanego w Pradze
stoją już 200 lat, że jeden budynek jest świeższy, bo był zbudowany 50 lat temu, a jeden budynek jest starszy, bo był zbudowany 200 lat temu, prawda? Jak pokazać, że cegła, która jest oblana z, nie z prawdziwą cegłą, tylko jest oblaną z gipsu, nabiera kolorytu, nie wiem, takiego jak pod wpływem mokrego klimatu angielskiego nabiera w Londynie. Mi się w ogóle filmy często śnią po nocach. Ale na ogólnie się śnią po nocach takie kompozycje z filmów, z różnych, w jeden. No i na pewno takim filmem, no bardzo to, co pani zacytowała. Czyli Lista Schindlera. Lista Schindlera, bo wiadomo, że Steven Spielberg już w momencie, kiedy przystępował do Listy Schindlera, był najbardziej oglądanym, największym reżyserem światowym, miał zawsze do swojej dyspozycji najlepszych współpracowników, bo wiadomo było, że do kogo by nie zadzwonił na całym świecie, to każdy rzuci wszystko i będzie z nim robił film. I wiedziałem, że jeśli nie wybrał, to wybrał mnie dlatego, że stawia dosyć wysoką poprzeczkę i liczy na to, że ja nie zawiodę jego wyboru. Jak zaczynałem ten film, to Andrzej Wajda tak właśnie do mnie podszedł i powiedział: wyobrażam, mówię, wiem, że jesteś w stanie zbudować te wielkie dekoracje, które Roman będzie chciał mieć w tym filmie, ale powiedz mi, jak ty zrobisz zburzoną Warszawę, jak ty budujesz scenografię zburzonej Warszawy? No i ten problem męczył mnie od początku filmu. Myślałem o tym, jak to sprawę rozwiązać. Pomyślałem tak, że akurat to był okres, kiedy wojska radzieckie, sowieckie wycofywały się z Polski, zostawiali bazy swoje w różnych miastach opuszczone. Pomyślałem, że oczywiście no nie jestem w stanie zbudować rynku, trzeba coś zburzyć, żeby były te rynki. Ale nie udało mi się znaleźć takiej dużej przestrzeni, na której mógłbym takie spustoszenie zrobić. Udało mi się natomiast to w Niemczech. Znalazłem takie koszary pruskie o dużych budynkach, a później te koszary były właśnie też wykorzystywane przez wojska radzieckie, zostały opuszczone. No i właśnie tam zbudowałem ulicę, wybrukowałem i zrobiłem rysunki. Na podstawie tych rysunków bardzo z niemiecką precyzją, takimi kafarami niszczyliśmy te budynki. Koniec tej ulicy został dorysowany, ale ja zrobiłem, to mam na zdjęciach, ja zrobiłem tę ulicę na tyle dobrze, że nawet bez tej dorysówki ta ulica mogła spokojnie grać. Widzieliście, większość mojej ekipy scenograficznej to była ekipa polska, ale i tak musieliśmy część dekoracji budować w Niemczech. Często dziennikarze pytają, dlaczego Warszawy budowaliście w Niemczech? No dlatego, że część tej Warszawy oczywiście budowaliśmy w Polsce, ale trzeba było w krótkim czasie wybudować dużo dekoracji, czyli część dekoracji powstawało tu, a część na zapleczu wytwórni Babelsberg w Niemczech, gdzie ekipy niemieckie budowały olbrzymie dekoracje ulicy Warszawskiej, która zresztą stoi chyba już teraz, w tym roku będzie rozebrana, w której wiele następnych filmów było kręconych, bo tak przyjdzie, to zostało zbudowane. No tak to wygląda. Nie mogliśmy kręcić scen w Turcji, w związku z czym szukaliśmy różnych miejsc, skończyło się na zdjęciach w Jordanii, no Hawany, trudno zrobić Hawany nie w Hawanie, ale Hawana jest takie zniszczone, niewiele przypomina piękno Hawany z lat 20, trzeba to wszystko rekonstruować. Z kolei zdjęcia amerykańskie okręciliśmy w Kanadzie, bo było to prostsze produkcyjnie. Część zdjęć tureckich, które nie wyszły, zostały zniszczone w laboratorium, które były kręcone w Jordanii, trzeba było w nich kręcić na Malcie. Dekoracje wszystkich tych wnętrz i w Turcji, i w Hawanie budowaliśmy z kolei w trzech różnych niemieckich miastach. Cały obóz właśnie takiej śmierci kręciliśmy na przykład na największej hali zdjęciowej w Berlinie, ponieważ w Jordanii nie zgodzili się miejscowi ludzie na pustyni, żeby kobiety były w łachmanach, ponieważ łachmany to znaczy, że dużo ciała jest odkrytego, więc nie można było tego tam kręcić. Ja tą scenę, która
dopiero zbliżamy się na prawdziwej pustyni w Jordanii, dopiero budowałem tą pustynię na olbrzymiej skali zdjęciowej w Berlinie. Także no, film był bardzo skomplikowany. W dużych filmach zawsze są takie momenty ciężkie, stresujące. W Washington Square przygotowywałem ten Washington Square i trzeba było cały bardzo zaniedbaną część Baltimore odrestaurować, zrobić nowe elewacje, a też na Washington Square był bardzo charakterystyczny żeliwny płot, bardzo ornamentowany. I myśmy to wszystko montowali w ulewnym deszczach. Baltimore jest taki trochę klimat tropikalny, że rano jest słońce, upa, po południu każdego dnia są nieprawdopodobne ulewy. Później te ulewy się przemieniły w ulewy całodniowe. Nie wiedzieliśmy, jak to spawać, jak to wszystko montować. Budowaliśmy jakieś namioty. Produkcja w ogóle się w to nie wtrąca. Ja miałem termin do oddania i nikogo nie obchodziło, że jest brzydka pogoda. Nie ma takich wytłumaczeń w filmie. To jest właśnie problem. Że nie mówi się w związku z tym, że jest brzydka pogoda, przesuwamy zdjęcia. Nie można przesunąć zdjęć. Ja muszę wynaleźć sposób, jak to zrobić. Nie zapomnę, jak na placu Concord budowaliśmy gilotynę i trzeba było bardzo prawdziwą, bo proponowano mi takie gilotyny, żebym pożyczył z telewizji francuskiej, ale one były tak zbudowane z takich właściwie desek, które udawały te ciężkie belki, ten nóż był taki lekki. Ja zbudowałem taką naprawdę porządną, solidną gilotynę, która myślę, że mogłaby głowy z łatwością odciąć. I robiliśmy zdjęcia w upał w środku miasta wielkiego, żywego, pełnego turystów. No i jeszcze to właśnie było w tym czasie, kiedy nawet we Francji nie było tak do końca tych wyspecjalizowanych ekip. No, chociażby od efektów specjalnych. Ja pamiętam, że stałem na podium tej gilotyny i spoza kadru pompowaliśmy krew tętniczą i żylnią. Tętnicza była ciemna, żylna była czerwona. Ja byłem od góry do dołu pokryty tą krwią, a równocześnie było pełno tych japońskich turystów, którzy prosili, żebym mi zapozorował to zdjęcia. No tak, no bo to były zdjęcia egzekucji Dantona. No takim filmie właśnie był, jeśli mówię już od czystej strony, Oliver Twist właśnie, ten Londyn, który był i wnętrza, i zewnątrz, i miasteczka angielskie, i to wszystko było zbudowane od zera. No to na pewno to jest olbrzymia satysfakcja i przyjemność. No szkoda mi, szkoda, co się często rozbija, często może, tak jak w Niemczech została ta ulica, ale za to jest wykorzystywana w innych filmach, to czasem mnie to cieszy, czasem martwi, no różnie. Każdy film, mam takie poczucie, że każdy film jest w sposób trudnym zadaniem, w związku z tym nie rzucam się tak bez namysłu do nowych propozycji, co może martwić mojego agenta. Natomiast ja no, zawsze bardzo myślę i często jestem dosyć mocno namawiany do filmu. Ze Szturem robiłem film historii miłosnego, tego, żeby się że mnie przekonał i ujął mnie listem, który mi wysłał do Stanów. Ja przyleciałem ze Stanów, mając tam jakąś propozycję zrobić ten film, bo mnie ten film przekonał. Przekonała mnie jego eksplikacja przez reżysera. Sztuka, która jest na pograniczu jednak komercji, no bo film jest sztuką, która musi być oglądana przez dużą ilość widowni, używa ciągle nowych sposobów, jest nowy sposób rejestracji, prawda? Są, ja ciągle robię filmy, w których reżyserzy chcą robić na taśmie, na filmie autentycznym 35, który jest tam później transferowany dla potrzeb komputerowych, później powraca i tak dalej, ale w tej chwili 90% filmów już nie jest robionych kamerą klasyczną, tylko zrobiona na K8, 4 czy K8, prawda, na tych wysokich rozdzielczości zapisie, który daje jeszcze lepsze możliwości ingerencji komputerowej, no więc mówię, to się wszystko dosyć zmienia, no ale to trzeba akceptować, trzeba nie tylko akceptować, ale trzeba to polubić, bo ja uważam, że to są właśnie środki, jeśli tylko zależy jaki reżyser te środki używa. Czy tworzy film przekonywujący swoją prawdą ekranu, czy tworzy film, który się ogląda właśnie, jeśli film się zaczyna zbliżać do gry komputerowej, no to lepiej zrobić to grę komputerową. Prawda?
Wiedźmin jest wspaniałą grą komputerową. Ale nie znaczy, że tak samo łatwo byłoby zrobić film fabularnie, wykorzystując te same metody, które wykorzystują w grze. Ten film właśnie był robiony wyjątkowo z małą ilością efektów komputerowych. Ten film był robiony, wszystkie efekty kaskaderskie są tam naprawdę wykonane. Wszystkie efekty tych samochodowych, tych rozbijania samochodów, padania na skały, wracania, to jest wszystko zrobione naprawdę. Oni użyli w tym filmie około 60 kamer. I 40 kamer zostało zniszczonych, ponieważ one były umieszczone w takich miejscach, że te samochody rozbijające się wpadały na te kamery, zresztą tak było w założeniu. I rozbijały te kamery, a zostało materiał przekazywany z tych kamer. Wejdzie pan Bębik, napisze pan scenografię Lastarski i zobaczy pan tą książkę. Na za 3 dni będzie pan ją mógł odebrać w prasie. Muszę znaleźć spotkanie, żeby pan ją podpisał. No i wtedy, no to następny krok. Ale w tej książce wydaje mi się, bo tak dużo ludzi to mówi, dosyć przejrzyście o tym wszystkim krok po kroku opowiadam.